Gwałtowne pogorszenie. Angela Merkel, mamy nową pandemię. Angela Merkel, mamy nową pandemię. Kanclerz Angela Merkel jest niezadowolona z tego, jak kraje związkowe wdrażają tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, powiedziała w telewizji ART. W zasadzie mamy nową pandemię, stwierdziła kanclerz. Nowy wirus jest bardziej agresywny, zaraźliwy i śmiertelny. Kanclerz Angela Merkel uważa, że kraje związkowe są zobowiązane do skutecznego i szybkiego wdrażania wspólnych rezolucji dotyczących ograniczeń w pandemii. Musimy przełamać trzecią falę, powiedziała w programie Anne Will. Odnosząc się do niepowodzenia niektórych landów w rygorystycznym wdrażaniu tzw. hamulca bezpieczeństwa przywrócenia obostrzeń twardego lockdownu od wartości 100 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia, powiedziała. Istnieje kilka krajów związkowych, które mają bardzo szeroką interpretację przepisów i to nie napełnia mnie radością. Powyżej liczby zachorowań przekraczającej 100 nie ma dowolności w podejmowaniu decyzji, podkreśliła Merkel. Jako kluczowe środki przeciwko pandemii wymieniła ograniczenia dotyczące wyjści i kontaktów, więcej pracy w domu oraz kompleksową strategię testowania, bezpośrednio w szkołach i przedsiębiorstwach. Merkel nie uważa obecnie za konieczne zorganizowanie spotkania z przywódcami krajów związkowych w sprawie pandemii, o co wnioskował m.in. premier Baden-Württemberg i Winfried Kretschmann. Następny szczyt rządowy zaplanowano na 12 kwietnia. Rząd federalny i kraje związkowe potrzebują siebie nawzajem, powiedziała Merkel. Nie możemy o niczym decydować bez siebie, ale sposoby na to trzeba jeszcze raz przemyśleć, dodała. Kraje przyjęły nowe środki walki z pandemią i teraz należy sprawdzić, jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem. Merkel uchyliła w środę kontrowersyjne rozporządzenie z poprzedniego szczytu rządu federalnego i rządów krajów związkowych o dodatkowych dniach odpoczynku w Wielkanoc i przeprosiła wszystkich obywateli.